moi kochani z Mediolanu, jak już pewnie mogliście zauważyć, jesteśmy na premierze nowego smartfona Samsunga Seria. Zapowiada się ciekawie, ma być nawet ciekawszy może niż S10. O tym się oczywiście za chwilkę przekonamy, także z tej strony Szakal, witam was na kanale Technostrefa i zapraszam na ten film. Oglądajcie! Tu jest wejście, a ja potrzebuję jeszcze tak zwany QR kod. Dobra, mam QR koda. Wchodzimy do środka. Takie nawet powiem kameralne spotkanie. Jest też Paweł. Paweł Jumper. Dlaczego Jumper? Znajdujemy się w tym momencie na hali, w której odbędzie się premiera Galaxy A50 oraz całej rodziny Galaxy. Jaka to jest hala? Nie mam pojęcia. A50 naprawdę? A50 także. To już nie było premiery? Była premiera, ale tutaj jest jakby pokaz całej linii A50, całej linii Galaxy A. A, ale ten najlepszy też będzie. Tak jest, A80. Galaxy A80, jak widzicie, cały czas niestety nie potrafią zrobić symetrycznych ramek, a mogli w końcu to zrobić, ale nie zrobili. No i najważniejsza rzecz w tym smartfonie, czyli to, co się tutaj dzieje, a zatem obracana kamerka, czyli tylną kamerką możecie robić selfie. Ale to nie jest jedyna rzecz, która jest bardzo istotna w tym smartfonie. Istotne jest też to, że jest to chyba pierwszy smartfon Samsunga. Miron, możesz mnie poprawić, jeżeli mówię nieprawdę, który nie ma mini jacka. Ale oprócz folda chyba żadne, wszystkie mają, nie? Więc obracacie sobie kamerkę, znaczy wysuwacie, obracacie. No ładnie to wygląda. Ale zapewne ten smartfon nie jest wodoodporny, jeszcze tego nie sprawdziłem, także wam potwierdzę. To łączenie tutaj no nie wygląda ładnie, tym bardziej, że wydaje się, że kolor jest taki trochę, kolor tego do góry ma trochę inny odcień niż tutaj tego. Ale podniecające, naprawdę ciekawe rozwiązanie. No jak widzicie teraz możecie sobie po prostu głównymi aparatami tylnymi, no bo nie ma innych, nie ma przednich, zrobić na przykład zdjęcie w szerokim kącie, jak widzicie. Także to jest zdjęcie szerokokątne i zdjęcie zwykłokątne. I jest taka między nimi różnica. I macie pełną jakość aparatu tylnego. Dorwałem też Galaxy A70, jak widzicie, w kolorze niebieskim. Bardzo ładnie wygląda. Plastikowa obudowa podobno to jest. Ale no tutaj standardowo łezka, notch w kształcie łezki. Mamy za to, słuchajcie, szeroki obiektyw i czujnik głębi, ale to akurat nieistotne. Ale jest szeroki obiektyw również w tej klasie. No ciekawe, ile ten smartfon będzie kosztował. Fajna bateria w środku, bo 4500 mAh. No i jest zarówno mini jack, jak i USB-C. Niestety mini jacka nie ma w Galaxy A80, co jest zaskoczeniem. Ale telefon ładnie wygląda, tylko strasznie duży, dla mnie już za duży byłby, ale mimo wszystko to jest również ciekawa propozycja. Tak wygląda tutaj ten cały evencik, za mną strefy produktowe, gdzie możecie sobie, gdzie ja mogę sobie inni tutaj zaproszeni ludzie zobaczyć Galaxy A50, A70 i A70, ten najbardziej, najbardziej istotny, można by powiedzieć. Ale evencik był, słuchajcie, dosyć kameralny, ponieważ główna część odbywała się w Bangkoku i to był tylko tutaj stream z Bangkoku i prezentacja, ale telefoniki można było zobaczyć i to jest naprawdę świetne. 80 zrobiła na mnie bardzo fajne wrażenie. No szkoda, że oczywiście na przykład nie ma mini jacka ten smartfon, ale nowe rozwiązanie, fajnie, że w końcu wykorzystano te tylne kamerki również do przodu. Moim zdaniem to jest naprawdę fajna innowacja i zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Nie mogę doczekać się testów. Tu sobie można, uwaga, jeść ciastko. Lody są. Ciao. Ciao. Limone, per favore. Także prawdziwe włoskie lody pani będzie nakładał. Grazie mille. Prego. Test na żywo włoskich lodów. Samsungowych włoskich lodów. Cytrynowe. Zajebiste.
Polecamy. Wyszedłem i dostałem prezent. Nie wiem jeszcze co tam jest, ale zaraz sprawdzę. I jest telefon. Dostałem na chwilę, ale będę musiał się podzielić z innymi. Halo. Halo. Działa! Paweł korzysta. Jeb do góry. Wracaj. O, pięknie. I teraz ultra wide zrób. I będziemy wszyscy. Jest ultra wide, na sprawę. Brakuje mi ręki, ale nie jest źle. Jak to wygląda? Dobra, no i teraz wracamy do hotelu. Będę miał okazję pobawić się tym telefonem chwilę, więc może ten materiał już się dzisiaj pojawi na temat Galaxy 80. You can greet our viewers. A, okay. To jest nasza przemiła pani przewodniczka z Florencji. Yeah. From Florence. Hello. Hi. No i zobaczcie, w Mediolanie nawet mają salon Tesli. Włochy słyną z wielu różnych rzeczy, ale między innymi, jak wiecie lub nie, słyną z dobrych lodów. I w Mediolanie tutaj, akurat w okolicy naszego hotelu, jest podobno najlepsza lodziarnia, czy jedna z najlepszych lodziarni w Mediolanie, czyli tam właśnie dają gelato, czyli po włosku lody. Więc idę je przetestować. Test na żywo, czy było warto 3 euro za dwie porcje loda, stracciatella i pistachio 100% z pistacji. Pyszne. Naprawdę czuć pistacje, nie to co w Polsce. Okejka. Dobra, wracamy do tego, co jest w tej torbie z literką A. Nie wiem, czy to O, teraz widać literkę A. Bo mamy jakieś gifty tutaj. Także zobaczmy co tam w środku. I uwaga. Aha. Wlepki. Zobaczcie, wlepki różnego rodzaju z Galaxy A. Galaxy A Event. Ale druga ważniejsza rzecz. Słuchajcie. Powerbank Samsunga bezprzewodowy. Czyli taki, który wam jakiś czas temu pokazywaliśmy na kanale. 10 000 mAh USB typ C. Przyda się jak najbardziej, także dziękujemy bardzo za te prezenty. No ale teraz uważajcie, ciekawsza rzecz, mam tego smartfona tutaj ze sobą, czyli Galaxy A80. Bardzo, bardzo fajny telefon. Na czym to wszystko polega? Na tym to polega, że mamy smartfona, który ma takie kamerki tutaj z tyłu, dwie, znaczy trzy właściwie kamerki, sensor głębi, prawdziwy sensor 3D, o którym też zaraz opowiem. Otwieramy sobie aparat i teraz się będzie coś magia, ponieważ klikamy na selfiaka, no i kamerka nam się wysuwa tylna. Obraca się kamerka tylna i jest kamerką przednią. I generalnie otrzymujemy dokładnie taką samą jakość nagrywania i robienia zdjęć, z jedną różnicą, że kiedy nagrywamy, używamy tylnej kamery w cudzysłowie, no bo cały czas jest to ta sama kamera, to mamy do dyspozycji rozdzielczość 4K. Kiedy jesteśmy tutaj na przedniej kamerce, to tej rozdzielczości 4K niestety nie mamy. Teraz możemy sobie zrobić selfie. No i robimy selfie tylną kamerką, więc możemy wykorzystać również szeroki kąt. Ale oczywiście, jeżeli potrzebujemy, to przełączamy się na tylną kamerkę, na tę samą tylną kamerkę i robimy zdjęcia tylnym aparatem. I tutaj również mamy do dyspozycji szeroki kąt i oczywiście wszystko jest wspierane sztuczną inteligencją. Sam proces, jeszcze raz go zaprezentuję, wygląda tak. Kamerka się chowa i obraca, i pojawia się i obraca. No chwilę to trwa, sekundę. Niestety na prezentacji nie podano, jaka jest wytrzymałość tego mechanizmu, no ale zakładam, że musi być wytrzymały. A tak to wygląda od tyłu. Kamerka się wysuwa. Mamy tutaj taki segment, który po prostu nam się rusza. On troszeczkę, kolor tego segmentu różni się od koloru tylnej obudowy jakimś dziwnym trafem. Także no bardzo ciekawe rozwiązanie. Może nie jest to rozwiązanie najbardziej estetyczne, jakie istnieje, ale no coś nowego w każdym razie wchodzi. Mamy tu tylne kamerki bardzo potężne, wykorzystane jako przednie. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, jedna funkcja tej kamerki, tego całego telefonu, o której zaraz powiem, ale na razie napiszcie w komentarzu, jak wam się to rozwiązanie podoba, ten cały slider i czy w ogóle wam się ten telefon podoba. Bo design też przecież dzisiaj jest istotny. Szczególnie, że jesteśmy w Mediolanie, w mieście mody.
Jak mówiłem, jest jeszcze jedna bardzo istotna funkcja tego telefonu, a mianowicie to, że zestaw kamery jest wyposażony także w sensor głębi, prawdziwy sensor trójwymiarowy, który w tym wypadku, tutaj mamy taką pokazową aplikację, może służyć do mierzenia różnych obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Jak widzicie, mogłem sobie zmierzyć kawałek podstawy ławki, murowaną podstawę ławki, czy na przykład kulę, która tutaj leżała, albo właz do, nie wiem, jakieś tam kable są pod ziemią, czy coś takiego, więc można coś takiego zmienić w przestrzeni trójwymiarowej i pokazać na przykład wymiary jakiegoś obiektu, ale to również może być wykorzystywane ogólnie do innych zadań w rzeczywistości rozszerzonej, więc liczę na to, że Samsung tutaj te pole rozszerzy i będzie tutaj więcej funkcjonalności. Także generalnie naprawdę bardzo fajna opcja. Galaxy A80 oczywiście jest wyposażony także w inne bariery, jak na przykład chociażby czytnik linii papilarnych wbudowany pod ekranem. Telefon, no sami decydujcie jak się prezentuje, napiszcie mi w komentarzu pod tym filmem. Ja uważam, że no całkiem fajnie, że w końcu mamy jakąś innowację i tym razem jest to obracająca się kamera tylna, która robi nam się nagle kamerą przednią. Także cóż, piszcie oczywiście co sądzicie poniżej o tym smartfonie, a ja się żegnam z Wami bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go, komentujcie, sprawdźcie także ceny, do których linki są w opisie tego filmu. Mówił do Was Szakal prosto z Mediolanu, może tutaj do końca tego nie widać, ale na początku filmu mam nadzieję, że coś tam pokazałem tego Mediolanu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i gorąco. Pa, pa!